Ale to jest major. Halo, towarzysz major. Zdrowia życzę, halo. Towarzysze majorze, takie mam pytanie. Jeśli, czy jak ja zrezygnuję z tej wojny, napiszę rezygnację, to co, zwolnią mnie? No jak na razie nikt nie został zwolniony. Po prostu no, wczoraj mieliśmy incydent. Mieliśmy wyjeżdżać na wyjazd, ale wyszło, że... I u nas całe dowództwo teraz zmienia pogląd, kurwa, i tam po prostu 17 pułk odmawia, rezygnuje i nam mówią, że o 4:30 wyjeżdżamy i o 4:00 mówią nam, że... Że teraz jedziecie dokonywać ofensywy, a my nie jesteśmy przygotowani, po prostu nie mamy ani planu, ani nie, gdzie będzie, kto dokonywał ofensywy, z jakiej pozycji, po prostu nic nie mamy, z nikim nie pojedziemy. No tam wszyscy, całe dowództwo, wszyscy nasi, kombat, dowódca kompanii, oni tam wszyscy napisali rezygnację. Wczoraj z nimi razem też napisałem. No pochuj mi to jest potrzebne, towarzyszu majorze. Nichuja nie jest gotowe, ja bycie mięsem, nie chcę być mięsem. Aha. Co kurwa, po prostu do pułku mnie przywrócą i tyle? No tak, niby pójdziesz, przyjdzie telegrama, tam zwolnią cię, no nie wiem, niby nikogo jeszcze nie zwalniali. Po prostu jak teraz nie zwolnią, to 15 jeszcze raz napiszę raport, no 15 października, jeszcze 2 miesiące posiedzieć i spierdalam stąd. No tak, ten, który z nami był na punkcie, oni tam w czołgu siedzieli, przeleciało im wieże, 200 kurwa od razu. No co ty? Ta, 2 miesiące temu, a on ma dziecko, żonę.